Cześć, w ostatnim odcinku nauczyliśmy się poruszać po świecie, więc teraz przyszedł czas na przekształcenia afiniczne. Wybierzmy sobie jeden z obiektów, który znajduje się na naszej mapie. Powiedzmy, niech to będzie to pudełko. Klikamy go lewym przyciskiem myszy i po prawej widzimy, że podświetlił się tekst Editor Cube 11, ponieważ tak nazywa się to pudełko i znajduje się obok innych pudełek na naszej mapie. Mamy też parametry tego pudełka, na przykład położenie w świecie. Jeżeli klikniemy lewym przyciskiem myszy i przeciągniemy, możemy modyfikować tą wartość. Możemy też wpisać ją z klawiatury. Oś X zawsze jest osią czerwoną, oś Y zawsze osią zieloną, natomiast oś Z zawsze osią niebieską. Możemy również modyfikować jego rotację. Możemy również chwycić za strzałkę, która wtedy zmienia się na żółtą i poruszamy się tylko z daną osią, ewentualnie chwytając za kwadrat poruszamy się zgodnie z dwiema osiami, co można też zaobserwować po prawej stronie, ponieważ lokacja się zmienia. Jeżeli chwycimy za kółko na środku, poruszamy się w każdą z trzech osi. Spacja pozwala zmienić transformację afiniczną na kolejną. Teraz mamy dostęp do rotacji, czyli możemy obracać pudełkiem zgodnie z różnymi osiami. Oczywiście zmienia się to też po prawej stronie. Możemy znowu nacisnąć klawisz spacji i wtedy przechodzimy na skalowanie. Można skalować pudełko zgodnie z jedną z osi, zgodnie z dwiema osiami lub chwycić za pudełko, które znajduje się na środku i skalować w każdą z osi. Znowu naciskając spację można przechodzić cały czas po kolei do tych transformacji. Jeżeli natomiast używamy klawiszy W, E oraz R, możemy między przekształceniami przeskakiwać. Zwróćmy jednak uwagę podczas rotacji, że rotacja przebiega dosyć skokowo, a dokładnie co 10 stopni. Można to oczywiście zmienić, przechodząc do górnej części okna viewport, na przykład zmienić skok o 30 stopni i teraz każdy ruch będzie zmieniał obrót o 30 stopni. Jeżeli przeszkadza nam to, bo chcemy zrobić coś dokładnie, nie według jakichś skoków, wystarczy włączyć snapowanie. I dzięki temu możemy przesuwać zupełnie płynnie, skalować oraz obracać obiektem, jak tylko włączymy snapowanie. Tutaj akurat jest snapowanie do obrotów, tutaj jest przyciąganie do siatki, jeżeli chodzi o przesuwanie. Czyli widzimy, bez tego porusza się płynnie, z tym porusza się dokładnie o 10 cm, ponieważ skala w świecie Unreala to są centymetry. Skalowanie wygląda podobnie, czyli można skalować płynnie lub przy pomocy snapowania zmniejszać o 25% wielkość pudełka. Zwiększać bądź też zmniejszać. Można też przechodzić między transformacjami w tym miejscu, dzięki czemu nie trzeba używać skrótów klawiszowych, jeżeli nie umiemy ich zapamiętać. Jeżeli zaznaczymy dowolny obiekt i naciśniemy klawisz F jak Focus, to zbliżymy się do tego obiektu. Możemy też wybrać obiekt z listy, niekoniecznie musi być widoczny i przy pomocy F widzimy całą drogę przybliżania, więc możemy określić względem innych obiektów, gdzie dany obiekt, nawet jeżeli go nie widzimy, się znajduje. Jeżeli naciśniemy Alt i lewy przycisk myszy, możemy używać narzędzia Orbit, czyli obracać się wokół danego obiektu. Jeżeli naciśniemy Alt i prawy przycisk myszy, to już nie ruszamy się kamerą, ale przybliżamy i oddalamy, czyli robimy tak zwanego zooma. Jeżeli trzymamy sam środkowy przycisk myszy, to używamy narzędzia Pan, czyli przesuwamy się względem naszego widoku. Możemy obracać się wokół obiektu, nawet jeżeli obiekt nie znajduje się w środku naszego widoku.